Zapraszamy do studia gościa. Dzień dobry. Marcin Antosiewicz, niegdyś korespondent w Berlinie, a dzisiaj Forum Dialogu Plus. Dzień dobry. Dzień dobry. Witaj, Marcin. Dzięki. Marcinie, czy widziałeś taką okładkę? Od razu z grubej rury strzelę. To jest okładka tygodnika Sieci. I na temacie okładkowym zapowiedź głównego tekstu numeru: Niemcy, kraj złodziei i paserów. Widziałeś to? Wiesz co, zdziwię cię pewnie i państwa, ale nie jestem wiernym czytelnikiem tej publikacji i tego tytułu. W związku z tym niestety to przeoczyłem, ale ten tygodnik wiem, że bardzo często zajmuje się Niemcami i w ogóle ma jakieś takie umiłowanie i grafik do munduru nazistowskiego, także wcale się nie jestem zaskoczony, że i tym razem jak nie mają o czym pisać, to sobie znowu biorą na tepę te nazistów, Niemców i wszystko to, co złe i to, co im się kojarzy z Niemcami. Także zaskoczony nie jestem. Na to liczyłem, że nie jesteś wiernym czytelnikiem, w odróżnieniu od nas, bo my z Radkiem jesteśmy wiernymi czytelnikami. Bardzo mi przykro. Na to liczyłem. No to teraz zabawimy się w grę w ciemno. Okej, co myśleli? W ciemno powiedz, co mogło panów z tygodnika Sieci, bo to dwóch panów napisało ten tekst, co mogło skłonić do tego, żeby tak nazwać Niemców? I żeby jak oni tam nazwali? Jeszcze raz przypomnij, jak oni nazwali? Co oni tam kraj złodziei i paserów. Aha, no pewnie chodzi o reparacje, myślę. Myślę, że skłoniła ich bezsilność. Prawie, ale... I też takie intelektualne dno, przepraszam za sformułowanie, że oni nie mają zielonego pojęcia o Niemcach i zachowują się jak jakaś taka mysza albo szczur w klatce, że mają jakieś tam swoje pomysły, z którymi nie są w stanie przeforsować i niczego załatwić dla kraju, ani już dla nawet swojej publiczności. No to jedyne, co wtedy mogą robić, to się tak rzucają na ścianę i tam plują i myślą, że z tego można robić politykę. Raczej z tego polityki nie będzie, oprócz po prostu złej atmosfery na końcu dla wszystkich. Marcin, ale no, mówisz o reparacjach, no to przypomnijmy, co my z tymi reparacjami mamy. No bo mieliśmy, jeszcze było całkiem ciepło i całkiem słonecznie i dni były długie, kiedy został opublikowany wielki raport, została wyliczona precyzyjna kwota roszczeń. Usłyszeliśmy, ja powtarzam jakby ten... Relacjonuję. Stan rzeczy. No i była mowa, zaraz już tutaj idziemy z tym roszczeniem do Niemiec, po czym było tak cisza, poszła nota, ale ta nota to nie całkiem była nota. I w tej chwili, jak czytałem, pan poseł Mularczyk, który nawet w międzyczasie dorobił się wiceministra, w tym mówi, że to już za chwilę, jak my upublicznimy to na forum międzynarodowym, to ci Niemcy wyskoczą z tych euro jak ze skórzanych bawarskich majtek. No to czekamy. No to jeszcze chwilę poczekamy. Też moje pytanie, czy Niemcy o tym wiedzą? Nie, no Niemcy o tym wiedzą oczywiście, bo już w międzyczasie rząd federalny odpowiedział na tę notę. Natomiast to, że tak to wszystko trwało, to po prostu było źle przygotowane jak wszystko, co jest właściwie przygotowywane przez ten rząd, dlatego że oni to ogłosili, żeby było symbolicznie na początku września, prawda, w rocznicę wybuchu II wojny światowej, napaści Niemiec nazistowskich na Polskę. No i, ale oprócz tego symbolu nic nie zostało, dlatego że oni tutaj się wszyscy spotkali, tam przecież był prezes, była też pani Przyłębska, no wszyscy ci urzędnicy tej władzy i to było bardzo uroczyste, tylko że zapomnieli tego przetłumaczyć na niemiecki, żeby tym Niemcom to pokazać. Ja słyszałem... Niemcy nie mogą sobie sami przetłumaczyć? No właśnie nie, dlatego że ja słyszałem... Po polsku i niech się męczą. No problem był taki, że dyplomaci, którzy polscy dyplomaci, wskazani już przez ten rząd i którym blisko do tego rządu, słyszałem od nich wprost, co oni mają z tym zrobić. Co oni mają to wysłać? Oni to dostali po angielsku w PDF-ie, którym nie można było kopiować, także nawet nie mogli tego przesłać do tłumaczy, żeby mogli to w jakiś szybki sposób tłumaczyć. Jeden dyplomata... Właśnie, no ale dzisiaj nie jest 1 kwietnia, też żartuję. Właśnie, a ja chciałem powiedzieć inaczej. Proszę państwa, ja chcę przypomnieć, że to nie jest program satyryczny. No, ale to nie jest program satyryczny. Przekształca w program satyryczny.
ale to się dokładnie tak odbyło, bo to słyszałem kogoś, kto jest bardzo blisko tej władzy i został nominowany przez tę władzę nawet ta osoba do mnie mówi, słuchaj, no i co ja mam z tym zrobić, mam to wysłać do ambasadora, do konsula czy tam reprezentanta Tajwanu albo nie wiem, Nowej Zelandii w Niemczech albo Australii, o co z tym chodzi, no nic, to było tak źle wszystko przygotowane, najpierw w związku z tym trzeba było to przetłumaczyć na niemiecki. Później powstała ta depesza, w której wiemy, że słowo reparacje nie pada, prawda? W związku z tym rząd PiS-u nie wystąpił do Niemców o reparacje. To jest tylko ta opowieść i właśnie tego typu periodyki używają tych słów i nakręcają tę atmosferę, twardy elektorat PiS-u, żeby im mówić, że polski rząd walczy o reparacje. Był wskazany pan Mularczyk, który teraz został właśnie wiceministrem, ale w nocie nikt tego nie zdementował, ujawniały to media, nie pada słowo reparacje. W międzyczasie rząd federalny odpowiedział na początku stycznia, w ubiegłym tygodniu, że sprawy związane z reparacjami, odszkodowaniami zostały z ich punktu widzenia zamknięte, jeżeli chodzi o prawną sytuację i nie ma do czego wracać. Także PiS po raz kolejny wystąpił z jakimś pomysłem, nieważne jak my go będziemy oceniać, ale rozbił się o ścianę, nic nie załatwił. W związku z tym mam nadzieję, że może to nie koniec pomysłu, bo ja dzisiaj mam nadzieję, że wyborcy PiS-u go rozliczą, dlatego że PiS obiecał swoim wyborcom, że załatwi od Niemiec reparacje. Opozycja tutaj specjalnie nie przeszkadzała. W związku z tym mam nadzieję, że wyborcy PiS-u wezmą to pod uwagę, że ich rząd, ludzie, na których oni głosowali, okazali się tak bezsilni, bezskuteczni. W związku z tym chyba muszę powiedzieć. Spróbujmy przez chwilę na poważnie. Być może to nie koniec. No. Dzisiaj przeczytałem w jednym z komentarzy właśnie na temat odpowiedzi rządu federalnego, że nie ma tematu. No to niestety znowu będzie trochę satyrycznie, przepraszam, no ale to są cytaty z polityków naszych, więc nie mam wpływu. Któryś z wiceministrów sprawiedliwości, nie pamiętam który, odpowiedział, że on ma taką praktykę, że kiedyś jako adwokat windykował i nigdy dłużnik za pierwszym razem się nie przyznawał do długu, tylko trzeba było kontynuować działania. Wiesz co, gdyby ta sprawa dotyczyła naprawdę wielu różnych rzeczy, to moglibyśmy się śmiać, ale ona dotyczy zniszczenia naszego kraju przez Niemcy. Ta sprawa dotyczy zamordowania przez Niemcy prawie 6 milionów naszych obywateli i najboleśniejszej sprawy w naszych relacjach z Niemcami. W związku z tym ja nie chcę się z tego śmiać i podchodzić do tego satyrycznie. Uważam, że to, co robi ten rząd, jest naprawdę bardzo złe, bo ja też uważam, że przecież ta sprawa nie jest zamknięta. Do tego można wrócić. Nie wiem, czy można mówić o reparacjach, to jest kwestia prawna, ja nie jestem prawnikiem, ale jest wiele obszarów, gdzie Niemcy i ten rząd w 2023 roku ma także wiele lekcji do odrobienia. Jest jeszcze wiele ofiar i ich rodzin, które cierpią poprzez pracę przemysłową w Niemczech albo poprzez skutki tego, co wyrządziły Niemcy hitlerowskie polskim obywatelom. I te sprawy są do załatwienia i trzeba to zrobić. I trzeba, żeby polski rząd takimi sprawami zajmował się na poważnie, bo to jest poważna sprawa i dotyczy wielu ludzi albo ich rodzin, bo oni już nie żyją i trzeba te rzeczy traktować bardzo poważnie, a nie robić z tego chucpę, bo nie ma nic świętszego tak naprawdę niż ta tragedia, która wydarzyła się i której autorem byli Niemcy. W związku z tym to, co zrobił ten rząd, jak nas ośmieszył i nasze ofiary, jest rzeczą naprawdę skandaliczną. I robienie polityki, przecież to wszyscy wiedzieli i też to mówili ci wszyscy pisowscy politycy w rozmowach z Niemcami, to sami Niemcy mówili, ale też oni też mówili, robią to po to, żeby oni odpuścili w Brukseli KPO i żeby przestali im ciągle zarzucać tutaj jakieś nieprawidłowości, żeby przymknęli oko na te wszystkie rzeczy, które zrobił PiS z wymiarem sprawiedliwości, etc. To był tylko nacisk, szantaż, wykorzystanie 6 milionów polskich ofiar zniszczonego kraju do tego, żeby reforma, deforma PiS-u została odpuszczona w Brukseli, żeby Niemcy powiedzieli w Brukseli, że oni to odpuszczają i dla nich to jest nieważne. To było tak cyniczne, w związku z tym nie wyobrażam sobie, jak ktokolwiek, komu zależy na tym, żeby Niemcy załatwili jeszcze sprawę i żeby wiedzieli więcej o zbrodniach, które dokonali ich dziadkowie i rodzice w Polsce, żeby mógł jeszcze z szacunkiem patrzeć na działania tego rządu. Bo to już nie chodzi o to, czy ktoś jest prawicowy czy lewicowy, niech sobie będzie jakikolwiek, tylko chodzi po prostu o to,
jak można, jest wiele spraw jeszcze do załatwienia. Już teraz może nie Niemcy, ale były obóz nazistowski zagłady w Mauthausen-Gusen, to jest akurat na terenie Austrii. Sprawa od wielu lat niezałatwiona. Tam Austriacy wyprzedają konsekwentnie na centra handlowe, na różnego rodzaju komercyjne przedsięwzięcia, te części tego obozu. Tam zginęły tysiące osób z polskiej inteligencji, nauczyciele, wiele osób w tym Mauthausen-Gusen. I tego rząd pisowski nie załatwia, żeby zatrzymać tych Austriaków, żeby to było miejsce pamięci, a nie żeby tam nagle na tym dawnym obozie koncentracyjnym niemieckim stawały jakieś supermarkety, magazyny, etc. Jest wiele rzeczy do załatwienia. I tutaj też słyszałem ostatnio, pytając o tę sprawę, że czy my mamy za sobą Berlin, prawda? Oni mówią, no nie, no bo to nam trudno z nimi rozmawiać. No to jest, jak to jest możliwe? Ani tamten rząd też, ani ten nie był w stanie, zresztą pierwszym prezydentem, to też jest dość skandaliczne w historii naszej, że pierwszym prezydentem, który w ogóle odwiedził ten obóz w Mauthausen-Gusen, był prezydent Komorowski. Że wcześniej się tym też nikt nie interesował. Teraz też tutaj nie widzę jakichś wycieczek, bo tam są sprawy do załatwienia, prawda? Na Niemców jest łatwo pluć w takich bieżących sprawach, bo Niemiec się nie obraża, ten współczesny Niemiec, a już na pewno się nie obrazi, jak ktoś na niego napluje z Polski, no bo przecież Niemiec nie odpowie poprzez historię, no bo co by miał powiedzieć? Po prostu oni starają się zawsze deeskalować, a nie eskalować tego typu rzeczy. Także Niemiec jest łatwym przeciwnikiem dla takiego populistycznego rządu, prawda? Ale zobaczmy też, że oni nie szanują tego, jak się Niemcy rozwinęły. No w 1939 roku Polska miała dwóch oprawców. I to nie jest oczywiste, że Niemcy rozwinęły się w tę stronę, pomimo wszystkich braków w wielu sprawach, o których możemy tutaj mówić i je listować. Bo drugi nasz oprawca rozwinął się w zupełnie inną stronę i oni o drugim oprawcy milczą. Jest jakby tam no, są jakieś... Można mieć wątpliwość, jeśli patrzymy na politykę obecnego rządu, czy teza, o której mówisz, że było dwóch oprawców, jest prawdziwa. Ja mam wrażenie, że był jeden dla tego rządu. No tamtego drugiego nie było. No właśnie, no oczywiście trzeba to też powiedzieć, że większą odpowiedzialność, bo to one zaczęły i to one składały tę koalicję, ponoszą Niemcy za II wojnę światową, dlatego że Związek Sowiecki za 17 dni po pakcie Ribbentrop-Mołotow zaatakował, natomiast Polska miała dwóch oprawców i ten drugi oprawca został do 1989 roku i to też przez niego bardzo wiele wycierpieliśmy i to on przecież na końcu się dogadzał w sprawie tych reparacji, prawda, w 1953 roku. W związku z tym pierwsza rzecz, jeżeli by się chciało to na poważnie załatwiać, a nie robić hucpę, to trzeba by było z tym iść do Moskwy oczywiście, no ale oni jakoś, jeżeli chodzi o Moskwę, traktują ją dość pobłażliwie, także nie rozumiem. Ja od czasu do czasu próbuję przypomnieć politykom, że jeśli chodzi o reparacje, to my mamy takie do odzyskania uzgodnione traktatem ryskim, do dzisiaj niewypłacone. Tam jest. Właśnie. Tamte nie zostały wypłacone do dziś, mimo że mamy na to układ z Rosją Sowiecką. Dokładnie. Ale wiesz co, ja zdradzę, Radek, ja wiem, że ja dzisiaj zagadałem, ale ja zdradzę tajemnicę, czego dotyczy ten tekst, bo oczywiście KPO w nim jest i reparacje w nim są marginalnie, ale tekst jest oparty i sam byłem zaskoczony, bo się spodziewałem, że to będzie jakaś taka bomba atomowa, ale tekst jest oparty na dwóch przypadkach. W przypadku miecza Zygmunta Wazy i w przypadku grafiki Kandyńskiego, nie pamiętam tytułu, nie chcę, chyba nawet tytuł nie jest podany. Tak, akwarela Kandyńskiego bez tytułu w tym tekście, bo to są przedmioty, z których jeden, czyli miecz, już był wystawiony na aukcji w Niemczech i sprzedany, mimo prób protestów polskiej strony. Drugi ma być, czyli ta akwarela ma być jakoś w najbliższych dniach przedmiotem aukcji. No i tutaj jest pokazane, że Niemcy tyle lat po wojnie żyją z grabieży, jakiej dokonali w trakcie II wojny światowej. Zdaje się, że są procedury na odzyskiwanie zagrabionych dzieł sztuki.
No tak, i rząd powinien to zrobić. Znaczy, ja tutaj akurat nie znam tych dwóch konkretnych przypadków, ale faktycznie, przecież to wiemy, naziści wywieźli bardzo wiele dzieł sztuki z Polski i z innych terenów, które okupowali, i te dzieła sztuki znajdują się cały czas w Niemczech. Zresztą też z czasów kolonialnych jeszcze, na przykład z Czadu, z różnych afrykańskich podbojów Niemiec, trochę ich mieli także, także znajdują się takie dzieła sztuki i nie tylko. I one też są konsekwentnie oddawane, także to jest problem do załatwienia i niech rząd to załatwia. Ja tu podpowiem tobie i państwu, mnie, mówię, tekst jest okładkowy, więc sprawa jest poważna, sam widziałeś, jak tak. Będziesz przechodził obok kiosku, może cię to zaatakować. Trzeba przyznać autorom, panu Marcinowi Wikło i Markowi Pyzie, że przemycili tutaj trochę prawdy, a mianowicie przemycili prawdę, że z tym mieczem to nie bardzo wiadomo, jak to było. On nie jest wpisany w żaden rejestr grabieży II wojny światowej. Niewykluczone, że już w XVIII wieku był przedmiotem handlu i mógł się znaleźć poza Polską. Jeśli chodzi o grafikę Kandyńskiego, przedmiotu nie ma bowiem na liście polskich strat wojennych. No, czyli te listy są podstawą do choćby prawnego blokowania aukcji, gdziekolwiek one by się... No nie ma tego na liście. Zatem czy to jest do końca wina Niemców? Niemcy nie tworzyli tej listy. Zdaje się, że to... Pastwisz się, Marcinie, jaki jest koń... Nad Marcinem i Markiem. Jaki jest koń w sieci, to widzimy. Cóż, trudno jest poważnie do tego podchodzić, ale pytanie, czy nie ma poważnych skutków. I tak zacząłem prowokacyjnie od pytania, czy ty widziałeś kiedykolwiek, Marcinie, jakieś tygodniki, które by podobnie ostro atakowały Polskę. Niemieckie na okładce. Tygodniki. Niemieckie tygodniki. Na przykład bierzemy sobie jakiś tam niemiecki dziennik, czy tygodnik, a tam jest napisane Polska, kraj, prostytutek i złodziei samochodów. Widziałem, to znaczy Niemcy mają takie tygodniki, takie gazety, one pochodzą z lat 30. Tutaj też możemy znaleźć, myślę, wiele takich przykładów, w związku z tym tak, no w Niemczech można znaleźć takie gazety w archiwach. To trochę zawęża, no, myślałem, że powiedz tak, wczoraj miałem w ręku. Ale mówiąc zupełnie poważnie, bo w tym pytaniu Radka jest pewne drugie dno. No dobrze, ja wiem, że tygodnik sieci nie jest twoją ulubioną lekturą, pewnie nie jest ulubioną lekturą kanclerza Scholza, ale z całą pewnością jest prenumerowany przez ambasadę, z całą pewnością jest to tygodnik, jeden z tygodników opinii zaplecza, bezpośredniego zaplecza władzy i nie mam wątpliwości, że jest czytany przez służby dyplomatyczne i nie tylko dyplomatyczne, które zajmują się Polską. Ile oni tego wytrzymają? O, tak jest pytanie. Wiesz co, nie wiem, dlatego że też muszę ci powiedzieć coś, co może nie będzie. Spotkałem kiedyś, rozmawiałem z przedstawicielem właśnie niemieckiej ambasady w Berlinie, który był w Warszawie, który był dość młody tutaj i młodą osobą i która właśnie zajmowała się chyba, chociaż nie jestem pewien na 100%, prasówką i próbował mi mówić, że właśnie te tytuły sieci i tamten te rzeczy i tak dalej, to że to są najważniejsze tygodniki w Polsce. Dlatego przez to, że oni tak piszą, no wiadomo, że na przykład ktoś robi... Jestem w stanie podtrzymać tę tezę i udowodnić paroma względami i mówię zupełnie poważnie. Wiesz, no, jeżeli rządzi PiS, to akurat te dwa tygodniki mają ambicje być zapleczem intelektualnym tej władzy, więc one pod tym względem są dużo ważniejsze od Newsweeka czy Polityki, bo Newsweek czy Polityka na rząd nie ma żadnego wpływu. Tak, ale jednak one trzeba je traktować jako biuletyn pewien, prawda? Natomiast nie takie medium, które ma jednak oddziałuje na szeroko na opinię publiczną, bo tylko zobaczmy na nakłady. No to nakład, ja teraz akurat nie mam z ostatniego miesiąca, no ale oni chyba mają tam około 20 tysięcy czy 30 tysięcy. Tygodnik Polityka chyba cały czas ma w okolicach 100 tysięcy nakład. Do tego dochodzi Newsweek, który chyba ma tam teraz 70 czy 80 tysięcy. I jest
jeszcze kilka innych gazet. W związku z tym, no, jeżeli chodzi o krajobraz medialny, to nie są czołowe tytuły. Natomiast przez to, że oni tak dużo piszą o Niemcach w ogóle i o Niemczech, to faktycznie niemieccy dyplomaci, z tego co słyszę, biorą to na poważnie i wczytują się w to wszystko i przekazują do Berlina, chociaż jak ostatnio usłyszałem od jednego z wyższych rangą dyplomatów, muszą tłumaczyć w Berlinie, żeby nie brać wszystkiego literalnie, dosłownie. Tłumaczyć na niemiecki i jeszcze tłumaczyć interpretacyjnie. Tak, że trzeba to tłumaczyć po prostu, dlatego że też słyszą, no to jest to, co zresztą powiedział prezydent Andrzej Duda po tej kampanii, gdzie tam była nagonka na LGBT, że skończyła się kampania i później, pamiętacie, wieczór wyborczy drugiej tury, on powiedział, że to już zamykamy, to co było, to się nie liczy. Wystąpiła jego córka, powiedziała, że kocha wszystkich i w ogóle jest wszystko fajnie, że to było tylko potrzebne na potrzeby kampanii. I oni też tak mówią zresztą. I o dziwo was zaskoczę, że też wielu Niemców to przyjmuje. Żebyście też nie mieli takiego idealnego wyobrażenia o Niemcach, że to przyjmą, a no okej, okay, no, no, no dobra, no to się przyjmie, no to tutaj, no, no to się bierze w kampanię, ale tutaj możemy robić nasze interesy. Sam widzę wielu polityków, czy to nawet z partii Scholza, czy od Zielonych, którzy mówią, no tak, no oni tak gadają, ale no przecież tam mówią, że tego nie trzeba brać na serio, bo to jest tam swój elektorat gdzieś na wschodzie Polski, muszą jakoś tam popieścić, ale tutaj z nami mówią nam co innego. No na razie nie ma żadnych efektów, ale to jest jakaś taka retoryka, z którą oni też się nie kryją i są dość uczciwi wobec takich prywatnych rozmowach z niemieckimi partnerami. To jest jakby tylko i wyłącznie, to jest tylko, żeby było jasne. Oni uważają za idiotów swoich wyborców, bo przecież to robią dla nich, a nie dla tych Niemców. Bo przecież tym Niemcom właśnie mówią, nie bierzcie tego na poważnie. Po prostu tutaj możemy coś tam załatwiać, ale to nie jest jakby tutaj, no to jest taka kampania, no trzeba robić. Także to nie jest do nich. To jest do ludzi tutaj, żeby ich ogłupić. To właściwie to nie jest o Niemcach, to jest o nas. To, co oni z nami robią. W związku z tym Niemcy sobie zdają z tego sprawę i trochę się tym też mało przejmują. Znaczy, no, no nikt w Niemczech, też nawet jeżeli ktoś jest przyjazny Polsce, no to w Niemczech politycy dbają o interes swojego kraju. No nikt nie będzie dbał o interes naszego kraju. W związku z tym taki słaby rząd, który nie ma nic właściwie do powiedzenia, no to nie można powiedzieć, że on nie jest, że to jest jakiś duży problem dla rządu w Berlinie. No to, bo wiecie, problemem dla rządu w Berlinie albo challengerem byłby rząd, który jest w stanie stworzyć jakąś koalicję na poziomie europejskim, którego słowa mają jakieś znaczenie na arenie międzynarodowej, który ma pomysł na jakąś gospodarkę, prawda, na model gospodarczy, który może być wyzwaniem dla niemieckiego rządu, a nie rząd, który jest ze wszystkimi skłócony, który ogłupia swoich obywateli, który nie ma specjalnie jakiegoś pomysłu na gospodarkę oprócz tego, żeby jak najwięcej dawać, bo wtedy myśli, że ludzie będą na nim głosować, to nie jest duży problem. Uwierzcie mi, także też nie myślcie, bo sobie nie myślcie, bo ja też, to jest duży problem też opozycji, że oni też tak idealizują często nasze relacje. My musimy po prostu myśleć o sobie, ten rząd o nas nie myśli, bo on po prostu chce nas ogłupić. No i to, co oni piszą o Niemcach, o Unii Europejskiej, to nie jest skierowane do nich. To ma wyprać mózgi nam, a nie im. Bo oni mają swoje rzeczy, swoje problemy. Oni już na to położyli kilka lat temu, nie chcę powiedzieć co. I jakoś z tym żyją. No tam jest jakiś taki rząd, co się ciągle kopie, no ale dobra, jakby co, to i tak później się trochę chce dogadać, trochę nie. Przecież nic i tak nie zablokowali w Unii Europejskiej. A co oni zablokowali? Nic nie zablokowali. Przecież to, no, jest nieprzyjemnie. No to okej, no to przyjeżdża ten ktoś z Warszawy, to jest nieprzyjemnie. No ale wiecie, pół godziny tam rozmowy, później jakaś konferencja prasowa, spotkanie z mediami, półtorej godziny wszyscy mają załatwione. A my ich mamy na 24 godziny na dobę. W związku z tym... Powiem ci, że chyba dotarłeś do sedna. Oni są do zniesienia w małych dawkach i dlatego ich znoszą. Ale, no, ale z drugiej strony muszą ich znosić, bo jednak no, wybrali ich Polacy. Znaczy, no, to nie jest też tak, że ktoś ma ich, no wiecie, no, co jest dzisiaj polski rząd, no, oni mają większość w parlamencie, no, mają jak mają, no, już tam nie chcę teraz w to wchodzić, no, ale powiedzmy mieli, stworzyli rząd, my ich wybraliśmy jako naród, jako kraj, prawda? W związku z tym no, oni, to jest dzisiaj nasz rząd, no, nie ma drugiego rządu. No to przecież nikt w Brukseli nie będzie mówił, że nie będzie z tymi ludźmi rozmawiał, bo on się im nie poda. No musi z nim rozmawiać, bo oni dzisiaj reprezentują nas. W związku z tym, jeżeli nam się
się oni nie podobają, to musimy ich zmienić poprzez demokratyczny proces na drodze wyborów, prawda? Tak samo nie wiem, nikt w Berlinie czy tam gdziekolwiek nie powie, że oni z nim nie rozmawiają, bo oni zostali wybrani w wyborach i muszą brać pod uwagę stanowisko rządu polskiego. Ale czy jest kwestia, na ile się bierze na poważnie takie stanowisko, prawda? To już jest inna sprawa, no bo to, że kogoś się przyjmuje i na przykład, nie wiem, czy zwracacie uwagę, ale to szczególnie są zamiłowani ludzie z okolic prezydenta Dudy, że dla nich sukces dyplomatyczny to jest, oni ciągle tam tweetują albo podają, rozmowa trwała znacznie dłużej niż podawaliśmy, prawda? Bo rozmawiali 20 minut dłużej, rozmawiali pół godziny dłużej. To jest ten sukces, no rozmawiali tak, no prawda? To jest, tylko wiecie, jak mówi Duda, nie? To po prostu trzeba też, że on tak mówi i mówi, to zawsze wszystko długo trwa. I to jest ich sukces, że po prostu im się wydaje, wow, no nie wyrzucili nas po pół godziny tam skądś, to jest sukces. A tam ci ludzie pewnie słuchają, no wiecie, słuchają, no to... Wykończyłeś Radka. No to był morderczy argument, ale Marcin, mówiąc zupełnie poważnie, jeszcze chciałem trochę z innej beczki, bo nie da się ukryć, chociaż niektórzy pewnie próbują, że Benedykt XVI był Niemcem. No i dopiero co, tak, no i dopiero co, ale czego jeśli, ja nie wiem, to jest bardzo poważny temat. Ja rozumiem, ale zapowiedziałeś go, wiesz, nie da się ukryć, że on będę był Niemcem. Bo to jest jedyny Niemiec, którego oni jakoś tolerują, obok zresztą takiego znanego kardynała Gerharda Müllera, nie chcę źle wymawiać, ale on jest tutaj najbardziej kochanym przez prawicę kardynałem i kiedyś opowiem, dlaczego uważam, że tak jest. Ale pytanie moje jest takie, czy Niemcy też zauważają, że czy w ogóle to był jakikolwiek temat dla Niemców? Bo nie wiem, czy wiesz, ale Benedykt po śmierci stał się w ogóle jakimś wspaniałym papieżem, który ostatni tak naprawdę trzymał tak, kościół w ryzach. Oba główne tygodniki zajmują się tym. Tygodnik do rzeczy to nawet okładkowo. I pytanie, i do mnie jest to pytanie trochę o to, w jakim my jesteśmy stanie jako społeczeństwo i jak jest stan społeczeństwa niemieckiego w stosunku do takiej postaci. No bo my cały czas jednak jesteśmy no, trochę więźniami nawet i to możemy dyskutować, więźniami mitu Jana Pawła II. No i tak się zastanawiam, jak to wyglądało w Niemczech i czy uważasz, że to w ogóle jest paralela. Czy ktoś to zauważył? To znaczy mogę powiedzieć tak a propos tego, co powiedziałeś, że oni tolerują tego Benedykta XVI, no to no nikt nie jest idealny, prawda? Także pewnie biorą pod uwagę. No i także i on miał pewną wadę, że pochodził z tych Niemiec, ale że z Bawarii pochodził, to już może trochę lepiej, nie? Bo prezes powiedział, że Podlasie jak był, to jest taka druga Bawaria. Także ta Bawaria, bo taka konserwatywna, tam cały czas jedna partia rządzi, nie? Że jasne, zresztą zaraz będą wybory. I kiedyś tak napisał Tageszeitung, że Bawarczycy co 5 lat mogą skorzystać z demokracji, ale i tak zawsze wybierają CSU. Bo tam od 1949 roku rządzi jedna partia. To sobie myślę, że ten prezes pewnie gdzieś o tym przeczytał, chociaż jemu też się wiele tych rzeczy myli, bo ostatnio też tam coś mówił o, na przykład mówił, że tam pomylił Scholza z Schulzem, nie? To takie nazwisko dość podobne, tylko że ten Schulz to był w 2017 roku kandydatem na kanclerza SPD, no Scholz teraz, no jemu tam się wszystko pomyliło i ja właśnie nie wiem, czy on tak, ale na pewno coś tam, bo on chyba czyta dużo, no to też przeczytał o tej Bawarii, tam, że jedna partia cały czas rządzi, no to nie jest taki zły system. Miły układ. Miły układ, nie? Także można się na tym wzorować. No i ten Benedykt jest z tej Bawarii, prawda? W związku z tym to może trochę go jakoś tam, ale był Hitlerjugend, chcę przypomnieć. Także tutaj, no ale już pewnie nie wiem, czy tam o tym napisali, czy nie. Natomiast ja akurat muszę powiedzieć, że z tym Benedyktem XVI, jeżeli tylko mogę zrobić taką prywatę, to też mam taki stosunek może trochę mniej oczywisty niż by się wydawało. Ja akurat miałem możliwość spędzić ostatni dzień jego pontyfikatu u jego brata i robiliśmy wtedy materiał dla wiadomości TVP1 u księdza Georga Ratzingera i to był ten ostatni dzień pontyfikatu Benedykta XVI i też tak się złożyło, że byłem obsługiwałem dla telewizji wszystkie pielgrzymki w krajach niemieckiego obszaru językowego i w Austrii najpierw, później w Niemczech i też miałem przyjemność, byłem na audiencji u papieża Benedykta XVI i on jest chyba, myślę, że teraz zresztą wychodzi książka jego sekretarza, to też jest niezłe, że nie wiem, czy o tym słyszeliście, to jest dzisiaj duży temat w Niemczech, że tamten umarł 31, to są niecałe 2 tygodnie, a ten już z książką o wszystkich tajemnicach. Słuchaj, są szybcy pisarze.
No, no, no właśnie, ale to też jest ciekawe, że tam jest też dużo takich skandalizujących rzeczy. Ja nie czytałem książki, ale dzisiaj czytałem artykuł w Szpigla, kogoś, kto czytał ten recenzję, kto czytał tę książkę, i tam jest też dużo takich, no jednak pokazujących dość skandaliczne nawet rzeczy ich w relacjach Benedykta XVI z papieżem Franciszkiem. I też wobec, i chodziło też o tego sekretarza biskupa Genswaina. W związku z tym ja myślę, że tutaj będzie się jeszcze bardzo dużo działo, ale co chcę powiedzieć, że słuchając i relacjonując te homilie papieża Benedykta XVI, on był bardzo tradycyjny w formie. Natomiast on nie był tradycyjny w słowach. Jak ktoś się wsłucha, na przykład pamiętam do dzisiaj jego przemówienie w Bundestagu, gdzie przeciwko temu, żeby on występował w Bundestagu, byli posłowie Die Linke, tej postkomunistycznej partii, i niektórzy politycy zielonych. I na przykład, i oni w ogóle nie przyszli. A ten Benedykt XVI w swoim przemówieniu w tym Bundestagu, on pochwalił tylko jeden ruch polityczny. I byli to zieloni. I oni wszyscy po tym przemówieniu chodzili po tych korytarzach, nie wiedzieli, co mają zrobić, teraz mają schować. Przecież wszyscy lataliśmy za nimi, żeby to komentowali. I on bardzo za ochroną klimatu, za tym, żeby myśleć długo, no wszystkie te rzeczy wylistował z programu partyjnego zielonych. Wszyscy byli w szoku. Później była homilia, też pamiętam, we Fryburgu, gdzie on powiedział takie słowa, że gorsi dla kościoła są hipokrytyczni świętoszkowie, którzy latają codziennie do kościoła i tam mają pełne usta frazesów katolickich, niż wątpiący katolicy. On to powiedział, wątpiący katolicy, że są lepsi dla kościoła. I on w wielu momentach, jak się go słuchało, a nie tylko brało pod uwagę to, że oczywiście tą mszę łacińską znowu przewrócił, że lubił te ornamenty, no on miał taką skłonność, że właśnie tutaj lubił, żeby to wszystko było takie bogate, że tam te buty i wszystko, prawda? I że wszyscy ci jego współpracownicy byli tacy ładni, dlatego że to też dla prasy bulwarowej miało znaczenie, nie? Na przykład tego księdza Genswaina, to głównie takie zdjęcia są, jak on w krótkich spodenkach gra w tenisa, i to jest w każdej prasie, nie? I on jest bardzo przystojnym mężczyzną, w związku z tym oni tam głównie wszyscy się tym zajmowali i też pokazywali, jak się ładnie ten Benedykt ubiera i ma te wszystkie ornamentowe tam rzeczy, prawda? Ale patrząc na treść, to on nie był wcale takim tradycjonalistą. On faktycznie, i tutaj on był w duchu takiego pojednania polsko-niemieckiego. Zresztą nie wiem, czy zwróciliście uwagę, że to jego życzenie on spoczął w grobie, w którym do momentu beatyfikacji był złożony świętym Paweł II. W związku z tym to jest jakiś symbol i oni jednak byli bardzo połączeni. I też Benedykt, kardynał Ratzinger, on był, nie wiem czy pamiętacie, na pogrzebie Popiełuszki, stał przy trumnie Wyszyńskiego w PRL-u. On był w tym duchu pojednania polsko-niemieckiego z tego listu biskupów polskich do biskupów niemieckich. Także dla relacji polsko-niemieckich tutaj bym uważał z krytyką. Nie chcę wchodzić w jakieś inne rzeczy, bo to jest zupełnie co innego, co robiła kuria, etc., jak tuszowano różnego rodzaju skandale, nie poradzono sobie i tak dalej. Ale zostaje w relacjach polsko-niemieckich. No to na pewno pod względem relacji polsko-niemieckich to oprócz, no wiadomo, że Jan Paweł II, ale on też był w duchu takiego, ja chyba to kiedyś u was mówiłem, albo gdzieś to już powiedziałem, że pamiętam, jak ja zostałem właśnie korespondentem i było takie spotkanie w Monachium katolickie, gdzie był jeszcze prymas Glemp. I ja jakoś rozmawiałem, bo tutaj nagrywałem, bo ja się zajmowałem w Panoramie kiedyś, jak przyszedłem polityką i kościołem, nie? No bo to jest to samo w Polsce. W związku z tym i też nagrywałem przez to tego prymasa Glempa i później jak tam pojechałem, to ja się go zapytałem, no jak teraz, co z tymi Niemcami? I on mi powiedział, żebym zwrócił uwagę na takie zdjęcie z pielgrzymki Jana Pawła II, jak on przyjechał do Zjednoczonych Niemiec i jak on szedł przez bramę brandenburską z Kolem, który wtedy był kanclerzem, nie? I on mi wtedy powiedział, niech pan zwróci uwagę na to zdjęcie, że papież tam trzyma tego Kola za rękę, że naszą odpowiedzialnością jest Polaków dzisiaj w tym nowym świecie z tymi nowymi Niemcami, z nową Polską, żeby ich trochę trzymać za rękę, żeby dbać o tą ich demokratyzację, żeby oni nigdy nie wrócili do tych ciemnych stron. Rozumiecie? I teraz to, co robi ta prawica właśnie, dlatego ja się tak wkurzam, to oni, im się podobają ci wszyscy nacjonaliści, że tam chcą Niemcy dla Niemców, a nie tam przyjedzie jakiś Syryjczyk czy ktoś, nie? Że oni de facto, no mi się wydaje, że my mamy jakąś odpowiedzialność za te Niemcy, że alianci mieli, bo ich ukształtowali, ale współczesna Polska
też powinno nam zależeć, żeby te Niemcy były bardziej demokratyczne, bo to jest gwarant naszego bezpieczeństwa po prostu. To nie jest oczywiste, że oni zawsze będą demokracją, bo mamy z nimi tysiącletnią historię. Jak oni nie są demokracją, to nas prawie nie ma. W związku z tym, jak oni nie są, ja teraz nie chcę wchodzić w politykę migracyjną, ale jak Niemcy nie są wielokulturowe, to są jednokulturowe. I to, co to oznacza, to się przekonaliśmy w historii. W związku z tym nam się opłaca to, żeby Niemcy patrzyli na świat z otwartym sercem na innych ludzi, żeby ich nie oceniali poprzez pryzmat rasy i religii, bo tak już robili w historii. To było. I teraz to jest w naszym interesie, żeby ten Niemiec był otwarty na ludzi, żeby nie uważał, że jest lepszy od kogoś innego, żeby w każdym widział równość, bo przecież też to ja nie mówię tylko o II wojnie światowej, a to, co się działo za Bismarcka, to nie była integracja, tylko asymilacja. Polacy mieli się wyzbyć kultury, języka i wszystkiego po prostu. To były Niemcy niemieckie, nie? W związku z tym to jest... I ten Glemp mi wtedy na to zwrócił uwagę. I to był taki... to pojednanie polsko-niemieckie zaczęło się od Kościoła. To czy chcemy, czy nie. Nieważne, jak dzisiaj stoimy politycznie. To jest wielka zasługa kościołów, Polski i Niemiec, głównie polskiego. Bo wtedy ten niemiecki kościół nie tak od razu odpowiedział i był dość wstrzemięźliwy, trzeba powiedzieć. Ich zachowanie nie było jednoznaczne, ale Ratzingera było. I wtedy i ten papież z perspektywy relacji polsko-niemieckich na pewno przysłużył się dobrze, a nie źle. W związku z tym, patrząc na poziomie politycznym, a nie teologicznym, bo ja tutaj nie chcę wchodzić w jakieś tam rozważania, prawda? Chociaż tak jak mówię, jak się ktoś wczyta w homilię, to będzie zaskoczony jego liberalnym podejściem do wielu spraw. To ostatnie pytanie w takim razie, bo wrzuciłem tego Benedykta z taką nadzieją, że może to cię też zainspiruje, a może też wszystkich, którzy nas teraz słuchają i oglądają, do tego, żeby szukać takich rzeczy, które mogłyby nas łączyć z naszym zachodnim sąsiadem, a nie dzielić, szczególnie, że tych dzielących nas tematów dostarcza na bieżąco rządowa propaganda. I dlatego chciałem cię zapytać, bo konstatacja ostatnich badań Ipsosa dla OKO.press i TOK FM jest taka, że być może nawet ta nagonka na Niemców powoduje, że niektórzy Polacy zaczynają patrzeć bardziej serdecznie. Ja należę do takich Polaków, chociaż to już się wcześniej stało. PiS cię przekonał, żebyś tak, lubił Niemców. Przeszedłem drogę od homo twista, nie dla mnie przyjaźń polsko-niemiecka, Niemców nie lubię od dziecka do zupełnie innych emocji. Bo ale pytanie, czy my mamy jeszcze jakieś takie pozytywne emocje u Niemców? Znaczy, czy Niemcy mają jeszcze pozytywne emocje do Polaków poza tym, co jest wielkim osiągnięciem naszego narodu i ja nie boję się tutaj wielkich słów, czyli tego, jak pokazaliśmy się przy kryzysie uchodźczym, kiedy otworzyliśmy szeroko ramiona, przyjmowaliśmy Ukraińców w naszych domach i tak dalej. Tak, to znaczy, wiesz co, Radek, ja myślę, że jeszcze będzie kilka dekad, gdzie, wiesz, jak była ta dyskusja, tam jak tam PiS robił te różne rzeczy, nie, jak ten artykuł 7 traktatu lizbońskiego na poziomie Unii Europejskiej, że to nie zostanie uruchomione, bo zawsze Węgry będą przeciwko. To ja mówiłem, że to na pewno nie zostanie uruchomione, ale nie wiem, czy Węgry zagłosują przeciwko. Wiem, że na pewno Niemcy zagłosują przeciwko i nieważne, jaki to będzie rząd. To znaczy w DNA współczesnych Niemiec jest to, żeby nie zaostrzać relacji z Polską, że nieważne jaka partia z tego głównego nurtu musi mieć dobre relacje z Polską, przecież nowe Niemcy są ukształtowane na zaprzeczeniu tego, co było, a to, co było, pokazało się 1 września 1939 roku. W związku z tym oczywiście są irytacje, takie współczesne nerwy, ale bieżące nerwy w bieżącej polityce, ale to, że trzeba mieć dobre relacje z Polską, to jest w DNA współczesnej niemieckiej polityki i PiS to wykorzystuje, bo zdaję sobie z tego sprawę, bo ludzie, którzy są wokół PiS-u i którzy robią politykę niemiecką, doskonale to wiedzą i na tym właśnie bazują, tylko że robią to w bardzo cyniczny sposób i to nas bardzo obarcza i bardzo, bardzo ten argument historyczny dewaluuje. Bo to jest bardzo niebezpieczne, co my robimy tak naprawdę, przy tym, że są sprawy otwarte, bo ja nie jestem osobą, która mówi, że my o tych wszystkich, że wszystko jest załatwione. Nie jest załatwione. Nigdy nie będzie na poziomie takich, wiecie, też symboliczno ofiar, no bo jak to też wylicytować, ale no też pamiętam,
no już nie chcę teraz wchodzić, ale jest wiele jeszcze ofiar, którym państwo niemieckie powinno się zainteresować. Jest wiele tutaj do zrobienia. Natomiast no, łączy nas gospodarka. No wiesz, 30% prawie polskiego eksportu trafia za Odrę i Nysę Łużycką. To nawet ten instytut, ten polski instytut ekonomiczny, który tam jest jakoś blisko z PiS-em, tak to nazwijmy tam, sympatyzuje i tak dalej, wyliczył, że bezpośrednio od wymiany handlowej polsko-niemieckiej zależy 400 tysięcy miejsc pracy. Bezpośrednio. A co dopiero pośrednio. W związku z tym gospodarka nas ewidentnie łączy. Na przykład jak się mówi i rozmawia z polskimi przedsiębiorcami, dlaczego te R&D, te wydatki na naukę i tak dalej są takie niskie i też państwo polskie bardzo, bardzo mało przeznacza, prawda? To też jest ciekawe, że opozycja tych tematów jakoś nie rozwija, też jest bardzo bierna. Ja tutaj mam duży problem też w różnych sprawach, jest taka pod tym pręgierzem PiS-u. Oni się wszystkiego boją, bo co tam powie PiS i że w TVP będą źle przedstawieni, tak się chowają i są bardzo w defensywie. To też oni mówią, no bo my to dostajemy przez te niemieckie firmy, te wyniki różnych badań, prawda, w gospodarce. To też jest źle, ja uważam, bo powinniśmy mieć swoje po prostu nakłady i swoje wyniki i tak dalej. No, ale z drugiej strony mamy tę potrzebę zaspokojoną w części przynajmniej transferem z Niemiec. No właśnie, ale to jest pytanie, czy to jest pozytywne, czy negatywne, aha, prawda? Także i tutaj rząd PiS-u tego nie zrobił, prawda? Jeszcze nas uzależnia tam od Saudyjczyków i od innych ludzi w różnych innych sektorach. W związku z tym tutaj na poziomie takiej, bo PiS powiecie, trzeba rząd brać, jednak ten rząd został wybrany, trzeba wziąć. Najpierw trzeba dać im dobrą tutaj, z dobrą wiarą podejść. No obiecał, że Polska będzie bardziej niezależna. No a tak, wymiany z Niemcami jest więcej. Teraz z Arabami, po prostu wszystko jest inaczej niż miało być po prostu. Miały być pieniądze od Niemców, żadnych pieniędzy nie ma, pieniądze z Unii też nie ma, no po prostu tylko pod względem, ja tam nie patrzę na te... Kaczyński mówił, że mamy własne, też się okazało, że nie ma. Że nie ma. Ja nie patrzę na. Ja nie chcę, żeby PiS realizował postulaty opozycji, bo to opozycja musi wygrać wybory, żeby realizować swoje postulaty. PiS powinien zrealizować swoje postulaty. Oprócz 500+ i tam może jakieś innych rzeczy, których teraz nie wiem, nic nie zrobił. No to ja liczę, że wyborcy PiS-u zrobią jakąś presję. Wiecie, tak naprawdę ten Ziobro, to tak wszyscy się oburzają, no ale on jest przecież, no on chce realizować program PiS-u. No to co teraz Kaczyński nie chce realizować programu PiS-u? No to o co chodzi po prostu? To albo o wszystkich kłamach. Pozwól, że już nad problemami Ziobry nie będziemy się w tym momencie pochylać. Dorosły chłopak jest, niech sobie jakoś spróbuje dać radę, nie? Ale słuchajcie, ale jedna rzecz o tych Niemcach chcę powiedzieć, że jedna rzecz, słuchajcie, nie, teraz jest bardzo krytyczny moment. Niemcy kształtują swoją politykę obronną i politykę zagraniczną. Widzimy z jakimi problemami, jak nas to denerwuje. Mnie też to denerwuje. To jest jasne. Ale ostatnio usłyszałem od wysoką rangą dyplomaty niemieckiego i coś w tym jest, że właśnie był ten nasz wiceminister Mularczyk w Berlinie. I jak była Baerbock, czyli minister spraw zagranicznych w Warszawie 4 października, to ona powiedziała, zmieniamy się. Idzie to powoli, bo wiecie, ona jest zielonych, oni chcą inaczej niż Scholz i SPD, nie? I też dzisiaj też są za tym i też Habeck powiedział, czyli wicekanclerz z ramienia Zielonych, że są za tym, żeby się zgodzić, żeby Polska mogła Leopardy dostarczyć do Ukrainy, tylko że wiecie co się okazuje, Duda powiedział o tych Leopardach, ale teraz wychodzi, Spiegel o tym napisał, że one są tam nie za bardzo sprawne, że one muszą najpierw przyjechać na to, żeby je zreperować w Niemczech, a że to są Leopardy 2. Słuchaj, to są Leopardy. Ja zupełnie nie jestem zaskoczony, tylko wiesz, mnie załamuje taka wiedza. Marcin, że po to są Leopardy pierwszej generacji, to są te stare. To jest typ Leopard 2A4 i do nich już nie ma części. I teraz trzeba je wysłać do Monachium, bo to jest Monachium. Oni mówią, że nie mają części, ale też już bym taki im we wszystko nie wierzył, ale że wyprodukowanie tych części do tych starych Leopardów to będzie pół roku trwało, także my najwcześniej możemy ten Leopard za pół roku dać. Ja nie wiem, czy to jest prawda, tak pisze Spiegel po prostu. Także też było mu to łatwo powiedzieć. Te Leopardy tej pierwszej generacji mają jeszcze Finlandia, Dania, Hiszpania. To jest 150 tych Leopardów poza naszymi w Europie. Niemcy wszystkich Leopardów tej nowej i starej generacji mają 300, także oni mogą dać. Także politycznie nacisk jest dobry, ale nie wiem, co z tego wyszło i też go tutaj nikt nie pyta, bo też ich słabo się da pytać, oni nie zawsze też odpowiadają, chodzą do mediów, do których chcą, nie ma jakiejś kontroli takiej, nie ma dostępu do informacji publicznej, ale Niemcy są w krytycznym momencie. I teraz, co słyszałem, że był ten Mularczyk i ta Baerbock była 4 października i powiedziała, zmieniamy się, idzie powoli, mnie to też denerwuje, ja jestem z innej partii, ale się zmieniamy. I teraz albo
zrobimy coś razem dla tej Ukrainy i w przyszłości, bo wiecie co, bo my teraz patrzymy Ukraina, ta wojna jakoś się skończy, ona się kiedyś skończy. Teraz jest łatwo i tak, ale za tym, po tym jak się skończy, trzeba będzie tworzyć politykę wobec Rosji. I ona mówi, i albo coś zrobimy teraz razem i stworzymy jakąś w miarę wspólną politykę wobec Rosji, to róbmy wspólne rzeczy. Róbmy wspólne projekty, patrzmy, gdzie możemy coś zrobić razem, gdzie możemy razem coś kształtować. I ja jestem otwarta i razem to róbmy. Pojechał do Mularczyk z odpowiedzią i podobno 85% czasu mówił o odszkodowaniach. Że to jest... I oni mówią, no nasza odpowiedź tak jest jasna i tak nic w tej sprawie nie załatwił, a w tych nowych rzeczach to wam naprawdę na tej Ukrainie zależy i na tym, żebyśmy my mieli zbliżoną do was politykę wobec Rosji, czy wam zależy, żeby gadać o czymś, co i tak wam mówimy, że prawnie to się teraz nie da załatwić, że stracimy ten moment wpływu, ja nie mówię, że stuprocentowego, ale jakiegoś wpływu na ukształtowanie polityki wobec wschodu Niemiec. I to jest bardzo ważny moment tak naprawdę. Ja też nie widzę, mówiąc zupełnie szczerze, po stronie opozycji poważnych idei, poważnych kontaktów, bo sam prowadziłem taką debatę, jak wyszła sprawa tych patriotów, nie? I tam był ważny polityk Platformy. To była otwarta debata, ale już nie chcę mówić po nazwisku, chcę być miłosierny, mówiliśmy o papieżach. W związku z tym był ważny polityk Platformy i był polityk z CDU. I ja najpierw zacząłem rozmowę i zadałem takie pytanie, wiecie, w nurcie naszego mainstreamu tutaj liberalno tam demokratycznego, co wy rozumiecie z tej całej debaty tutaj o patriotach? I nagle ten facet z CDU, z tej opozycji, dla mnie też zaskoczeniem, no ale ja nie jestem politykiem, ja nie jestem w IPP, ja nie jestem dziennikarzem, i mówi, ale dlatego wysokiego rangą polityka, znaczącego polityka Platformy też było zaskoczeniem, że on mówi, no powinniśmy je wysłać na Ukrainę. Że to jest bardziej potrzebne, że my się nie zgadzamy. I on tam mówi, zaczyna mówić kulisy, że Lambrecht, czyli minister obrony narodowej, zrobiła to bez Scholza, dlatego Scholz zrobił szczyt dotyczący produkcji amunicji w urzędzie kanclerskim, zabrał jej część odpowiedzialności, bo to nie było dogadane ani z nim, ani z nami, ani ze Stanami, czyli i wiecie, to, że ja byłem zaskoczony, to jest jedna rzecz. Ja jestem dziennikarzem, nie podejmuję decyzji w tym kraju, ale to, że byłem zdziwiony, że oni się nie dogadują z nimi, chociaż są na... Nie mają swoich numerów telefonów chociaż. I że to nie leci cały czas, to też sobie myślę, kurczę, no po prostu za 10 miesięcy są wybory. Oni przejmą też władzę i że muszą mieć dobre odpowiedzi po prostu i się nie muszą bać tych, bo ja nie wiem, ja sobie myślę, że pewnie oni się boją mieć kontaktu z tymi Niemcami, Francuzami czy kimś tam jeszcze, bo tam mają tego Pegasusa, później wyjdzie Kamiński, czy ktoś tam mi powie, a tutaj była taka rozmowa, telefon do Berlina, a tutaj pan SMS-ował w sprawie tutaj czegoś, że są zdrajcami, wiecie, oni się tak boją tego, dlatego chciałbym z tego miejsca zaapelować do polityków opozycji, żeby się nie bali. Nie lękajcie się! Róbcie swoją politykę. PiS-u właściwie już nie ma. To jest tak, jak napisał Tocqueville, że rewolucja francuska, pamiętacie ten jego traktat o rewolucji francuskiej, że rewolucja francuska niczego nie zaczęła, tylko coś skończyła. Tego PiS-u nie będzie za 10 miesięcy. Polacy już go nie chcą. I ten proces się dzieje w społeczeństwie. I opozycja nie musi się bać już tego PiS-u i tej TVP, tam tych wszystkich różnych funkcjonariuszy i tak dalej. Oni jeszcze będą gadać, pluć, ale oni już nic nie znaczą tak naprawdę. W związku z tym niech rozwijają swoją opowieść, wychodzą z poważnymi, odważnymi pomysłami co do przyszłości polskiej polityki europejskiej, polskiej gospodarki, w ogóle Polski i Europy i Zachodu, bo to jest ważne, żebyśmy byli po tej stronie świata, a nie po innej stronie świata albo nigdzie w jakiejś strefie buforowej, jakby chciał PiS najchętniej. W związku z tym chodzi o to, żeby się nie bać i też nie bać się z tymi Niemcami rozmawiać o trudnych sprawach, bo jest wiele do załatwienia, ale PiS już niczego nie załatwi. Także wszyscy Polacy, jeżeli chcą, żeby ktoś załatwił trudne sprawy z Niemcami, no to po prostu PiS tego nie załatwi. To już widać. Mieli 8 lat. Przez 8 ostatnich lat mogli załatwić te sprawy. Niczego nie załatwili. Jedyne, co chcieli robić, to pluć w jakichś gazetach. Ostatnie pytanie jest pytaniem, na które nie odpowiedziałeś. Jak będzie nie lękajcie się po niemiecku? Fürchtet euch nicht.
nie powtórzę. Ja, Clark. Bardzo ci dziękuję za to. Dziękujemy bardzo za tą jakby multi obecność. Bardzo ci dziękujemy, Marcin. Wszystkiego dobrego w nowym roku. Ja mam nadzieję, że ty znowu będziesz korespondentem jeszcze w tym roku. Nie. Chciałbym, wymarzony. No niech już będzie ambasadorem. Dobra, to się nie ciepło do następnego wszystkiego spotkania. Dobrego, dziękujemy.